Przed Wami, kochani, poruszająca powieść historyczna o miłości do literatury, o pasji, o poświęceniu, ale także o paleniu i zakazywaniu książek. Gwarantuję Wam, że ta powieść zrobi na Was wrażenie i zmusi Was również do myślenia. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami wspaniała i bardzo ważna powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem kobiecym i której równie dumnie patronuję, kochani, bibliotekarka z Saint-Malo, Mario Escobara. To wyjątkowa opowieść, której przesłanie rezonuje w nas współczesnych. W końcu jak wiele głosów również dzisiaj wybrzmiewa, próbując powiedzieć nam, co mamy czytać, jak mamy myśleć, co mamy robić. To wszystko już było, nie chcemy jednak, by w tym przypadku historia znów zatoczyła koło. 1 września 1939 roku pewna bibliotekarka z miasteczka francuskiego Saint-Malo, Jocelyne Ferrec, dopiero pragnęła spełnić, dopiero zaczynała spełniać swój sen o szczęściu. Wymarzone małżeństwo, podróż poślubna, ukochane książki, ale choroba i wojna pokrzyżowały wszystkie plany. Gdy za mury miasteczka Saint-Malo wreszcie dociera ta wojenna zawierucha, osłabiona Jocelyne chce zrobić wszystko, by ratować to, co dla niej najważniejsze. Książki, słowa, opowieści. A naziści gotowi są palić, niszczyć i ucieszyć każdego, kto nie ugnie się przed ich propagandą. Jocelyne jednak zamierza walczyć. Z bijącym z przejęcia sercem, z narastającym wzruszeniem pożerałam kolejne rozdziały bibliotekarki Saint-Malo. Dlatego, że ta historia, chociaż fikcyjna, to przecież wydarzyła się wielokrotnie naprawdę. Setki, tysiące razy powtarzała się tak samo, jak kręcą się dzieje ludzkości. W powieści Escobara tymi niszczycielami słowa są niemieccy, nazistowscy okupanci, którzy gotowi są zrobić wszystko, spalić, zdeptać, zniszczyć całe dziedzictwo kulturowe całego Zachodu, jeśli tak będzie potrzeba. Ale przecież tak przed nimi, jak i po nich, byli inni, ci, którzy również palili, niszczyli i gotowi byli zrobić wszystko, by uciszyć słowo, dlatego że, jak powtarza bohaterka tej powieści, słowa mają moc. Każda opowieść natomiast rodzi się na nowo w rękach czytelnika. Potrafi dawać, ale także odbierać życie. Trudno, słuchajcie, uwierzyć, że nawet dzisiaj współcześnie przecież istnieją miejsca na świecie, gdzie wciąż zakazuje się książek. Ba, słuchajcie, istnieją nawet ludzie, którzy gotowi są rzucać je na te stosy i palić w jakimś amoku i szale zniszczenia. Niby szokujące, a jednak wciąż boleśnie aktualne i niezmiennie prawdziwe. Bibliotekarka z Saint-Malo jest wspaniałą, napisaną z wyczuciem i prawdziwą wrażliwością opowieścią o tym ostatnim bastionie zbudowanym na miłości do literatury. Literatury, która może dzielić, to oczywiste, ale także, co przekornie pokazuje tutaj Escobar, może również łączyć. Ta opowieść przypomina również o tym, że słowa trwają i trwać będą, bez względu na to, ile stosów zapłonie. Czytajcie powieść Mario Escobara, dlatego że tak jak chociażby złodziejka książek Markusa Zusaka przed laty, tak i teraz bibliotekarka Saint-Malo przypomina o tym, co tak ważne, o czym nigdy nie można zapomnieć. Kochani, tę wspaniałą powieść możecie wygrać dzięki wydawnictwu kobiecemu. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, która powieść historyczna jest Waszą ukochaną i dlaczego. Prościzna pytanie niejednokrotnie Wam je zadawałam. Słuchajcie, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 maja, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, natomiast wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Absolutnie poruszająca, absolutnie wzruszająca i naprawdę ważna powieść, która przypomina o tym, jak wielką siłę mają książki, jak wielką siłę ma literatura i jak wielką siłę ma samo słowo. To historia o niezwykłej miłości do literatury, o największym możliwym poświęceniu, ale także o tym, jak ważne jest, by pielęgnować swoje dziedzictwo wbrew wszystkiemu. I tak jak już powiedziałam wcześniej, ta historia jest fikcyjna, ale ona wielokrotnie na całym świecie wydarzyła się naprawdę. I Mario Escobar również to zaznacza, że ta historia jest absolutnie uniwersalna. Ona dzieje się w tym konkretnym czasie, w tym konkretnym miejscu, ale mogła wydarzyć się tak naprawdę wszędzie.
Kochani, o tej powieści możecie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Tam znajdziecie również kategorie, do których pasuje w wielkobukowym bingo. Jest to wyzwanie literackie i pyszna zabawa w jednym. Link do wielkobukowego bingo z instrukcją obsługi znajdziecie w opisie pod filmem. Kochani, zachęcam Was do lektury raz jeszcze. Jeśli ten filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę, będzie mi ogromnie miło, a my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na wyjątkowy filmik z okazji Światowego Dnia Książki. Jeśli lubisz ten film, pokochasz tę książkę, wersja absolutnie uniwersalna, 15 propozycji. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, literatura piękna, gatunkowa, do wyboru, do koloru. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!